Witam Państwa. Dziś będziemy robić zabieg bakterplantem Humi Agrom w ilości po pół kilograma na hektar na resztki pożliwne. Będziemy Państwu sukcesywnie pokazywać wszystko w małych przerwach, bo film trwałby po prostu zbyt długo, więc będę robił stawki po kolei. No i część dalsza. Witam Państwa. Siemka. Kuba Sobecki. Doradca ekonomiczny. Jedziemy. Jedziemy z koksem. Humifikacja resztek pożliwnych po kukurydzy. Pokaż, ściernisko jest stalezowane. Głośno, Kuba, mów, żeby Cię było dobrze słychać. Mamy tutaj... Tu jest 2 hektary. Nie, 3,80. 3,80. Jest uprzednio wszystko stależowane, Kuba. Pół kilo bakterplantu na hektar, pół kilo humiagry, humifikacja resztek pożliwnych po kukurydzy. Wsypuj, żeby nie marnować czas widzów naszych. Towar czysty, nie wymagamy żadnych rękawiczek, to nie jest chemia. Dawaj następny. Przy okazji Państwo zobaczycie, jak to wszystko się rozpuszcza, bo wiem, że niektórzy z Państwa mają tutaj dużo zastanowienia, czy aby na pewno się rozpuści i czy aby na pewno nie zapcha nam sitek w opryskiwaczu. Jutro wykonamy orkę i w sobotę siejemy pszenicę. I bardzo dobrze. A po co to robimy? Drodzy Państwo, po to, żeby właśnie tych wszystkich resztek pożliwnych nie było, żeby nie były siedliskiem dla agrofagów. Znajdujemy się na klasie 5. To są gleby lekkie. Żeby też nie było pożywki dla patogenów chorobotwórczych, w zamian za to, żeby z tych resztek po kukurydzy, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na hektarze resztek po kukurydzy, jeżeli się wszystko zhumifikuje, to jest ponad 300 kg NPK w czystym składniku. I zaraz będziemy dawać Humi Agrę. Proszę bardzo. Pięknie rozpuszczone. Teraz będziemy dawać Humi Agrę. Również na humifikację pół kilo na hektar. Czarne złoto. Dokładnie. Najlepszy w swoim rodzaju. Wszystko, drodzy Państwo, w suchej masie. 90% suchej masy. Z podziałem 50/50 kwasy kuminowe, kwasy pulwowe w postaci soli tych kwasów. Bo tylko w takiej postaci kwasy humusowe są rozpuszczalne, bo to nie chodzi o to, że się rozpuszczą w wodzie, tylko chodzi o ich formę. Do stosowania dolistnego dajemy też pół kilograma bakterplanta, ale wtedy już dajemy 100 g Humi Agry, więc taki kilogram, jak teraz Kuba trzyma w ręce, by był na 10 hektarów, ale doglebowo, żeby zadbać o strukturę gleby, o humifikację, zawsze zalecamy pół kilograma. Oczywiście jest to jakiś koszt, no ale jeżeli możemy w ciągu 2 lat zrewitalizować rizosferę gleby na całym jej profilu, aż do podeszwy, żeby tą podeszwę też rozpuściło, żebyście Państwo nie musieli głęboszować, bo głębosz będzie działał doraźnie i tylko na chwilę, to kwasy humusowe i Bacillus subtilis zawarty i Megatherium zawarty w bakterplant robi świetną robotę. Widzicie Państwo, pięknie się rozpuszcza wszystko. Użycie produktu jest bardzo proste.
nie ma żadnych pozostałości. Cały preparat się rozpuścił. Zwróćcie uwagę. Nic nie zostało w rozwadniaczu, także tak, to było wiosną, jest nadal, jest super. Nie ma żadnej możliwości, żeby zatkało nam sitka, żeby coś się z tym działo. I zaczynamy oprysk. Szkoda, że nie ma słońca, bo gdyby świeciło słońce, widzielibyście Państwo taką fajną poświatę z oprysku. Tutaj będzie teraz bez słońca ciężko to zobaczyć, ale jest taka fajna, ciemna, od humusu. Bardzo fajnie to wygląda. I to wszystko, co tutaj leży, to będzie pożywką dla patogenów chorobotwórczych, schronieniem dla insektycydów. Natomiast jeżeli popryskamy naszymi preparatami, to wszystko będzie schumifikowane i stanie się nawozem. To będzie ponad 300 kg NPK w czystym składniku. Piękna działka, jezioro, bardzo przyjemnie.